Cześć. Tu Karolina z Polish for You. Polish for You to szkoła języka polskiego. Uczymy w Poznaniu, jesteśmy z Poznania i tutaj stacjonujemy, ale uczymy też online. I dzisiaj będziemy robić o i eł. To jest nasz temat na dzisiaj. Tutaj jestem ja, czyli Karolina. Po drugiej stronie jest Justyna, która będzie mi pomagać i Wam pomagać. Będzie ze mną tutaj komentować. Więc tak, dzisiaj to jest nasz temat, ale najpierw informacja. Informacja, kto wygrał, cześć, kto wygrał ostatnio, kto wygrał pierwszą naszą nagrodę, lekcję. Lekcję wygrała Tatiana. I do Tatiany napiszemy maila i już się z nią tutaj umówimy na spotkanie. Justyna będzie się umawiać, bo Justyna będzie miała te lekcje. A jeśli ty chcesz wygrać lekcję, to dzisiaj po live napisz do nas. Dostaniesz od nas link z dyktandem. To będzie Justyna czytać tekst. A ty musisz napisać i nasz temat tego tekstu, oczywiście, to będą te dwie litery O i E. Napisz i prześlij nam na nasz adres mailowy na kontakt małpa.polishforyou.eu. I trzecia osoba numer 3, która przyśle nam dyktando, osoba numer 3. Dostanie lekcję gratis, lekcję z Justyną, lekcję indywidualną. Ok? Jeszcze na końcu, jeszcze raz o tym powiem. Cześć. Dobrze, a teraz się witam z Wami. Uwaga, kto dzisiaj jest? Jest Marta, jest oczywiście Justyna. Cześć Daniel, dzień dobry. Cześć Mohamed. Cześć Al-Hussein. Cześć Lucia. Cześć Aleksi. Cześć Natalia. Cześć Genevieve. Kelvin. Vivian. Tak, Tatiana wygrała, dokładnie. I cześć Instagramie. Na Instagramie nie wiem, jak macie na imię, bo oczywiście tam są takie specjalne nickname i tego nie rozumiem. No dobrze, kochani, zaczynamy. Jeszcze raz, nasz temat dzisiaj to on i eł. On i em. Czy to jest trudne? Czy to jest trudne dla Was? On i eł? Zobaczymy. Ok, klasyczne eł. Klasyczne ę, to jest taki nosowy dźwięk. Takie klasyczne ę czytamy w słowach. Język, cześć Peter, cześć Frank. Język, cześć Damian. Często. Mięso, cześć Lilia, mięso, księżyc, jak myślisz, jak napisać słowo księżyc, cześć Mieczysławie, księżyc, I co to jest księżyc? To jest planeta. Planeta. W dzień widzimy słońce. Słońce dzisiaj świeci w Polsce, w Poznaniu. W Poznaniu, bo nie wiem, czy w całej Polsce. A w nocy jest księżyc. Księżyc. To jest trudne słowo. Trudno je napisać. Rzęsy. Co to znaczy rzęsy? Wszyscy mamy rzęsy. Gdzie w naszym organizmie są rzęsy? Kobiety malują rzęsy. Kobiety malują rzęsy maskarą. Więc gdzie są rzęsy? Żan, a tak, tutaj mówimy po polsku. Po polsku.
Rzęsy. Tutaj są rzęsy. To są rzęsy. Można mieć długie, gęste rzęsy. Ok? Dobrze. Jeszcze jedno słowo. Tęsknić. Tęsknić. Dobrze, Lucia, tak. Tęsknić. Za kim tęsknisz? Albo za czym tęsknisz? Tęsknisz za kimś teraz? Tęsknisz za kimś teraz? Ja mam dwie albo trzy przyjaciółki, które nie mieszkają w Polsce i które nie mieszkają też w Poznaniu i za nimi tęsknię. A ty tęsknisz za kimś? Ja już dawno nie widziałam Darii, dawno nie widziałam Kamili, Marty i myślę o nich często i właśnie za nimi tęsknię. Justyny też już dawno nie widziałam, ale z Justyną jestem w kontakcie, bo codziennie piszemy na WhatsAppie, więc jakoś ten kontakt jest, ale też tęsknię, bo chciałabym ją zobaczyć, ale niestety przez pandemię nie mogę, więc tęsknić. Rozumiecie? Tęsknić, co to znaczy? I za kim tęsknisz? Tęsknisz za kimś albo za czymś? Ja też tęsknię za morzem. Bardzo lubię polskie morze i za nim tęsknię. Ok? Węch. Węch. Spróbuj. Węch. Węch. Pies ma bardzo dobry węch. Pies ma bardzo dobry węch. Może czuć narkotyki. Może czuć, nie wiem, co jeszcze. Coś nielegalnego. Może czuć też chorobę. Pies ma bardzo dobry węch. My nie mamy, my ludzie nie mamy takiego dobrego węchu jak pies, jak psy, szczególnie psy trenowane, psy policyjne. Węch. Ok? I jeszcze mam dla Was słowo gęsty. Gęsty. Co może być gęstego? Co jest gęste? Co jest gęste? Co może być gęste? Ja już dzisiaj powiedziałam, rzęsy mogą być gęste. Jak jest ich dużo, 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 to rzęsy mogą być gęste. Ale co jeszcze? Co jeszcze może być gęste? Czekam na Wasze propozycje. Co jeszcze może być gęste? No dobrze. To mam dla Was dwa słowa. Tutaj mamy ę, część, część i cześć. Część, cześć. Proszę spróbować. Część, cześć. Próbujecie? Okej, to co ja mówię? Cześć. Część. Część. Cześć. Okej. Czy to było trudne? Myślę, że nie. Okej. I teraz. Tak, trawa może być gęsta, ale co jeszcze? Co jeszcze może być? Co jest gęste? Przepraszam, tutaj sobie sama włączyłam coś. Okej. Co jeszcze może być gęste? Trawa, tak. Okej, więc ę tutaj w tych słowach tęsknić, mięso, księżyc, to jest taka wymowa synchroniczna, takie klasyczne ę, tak? Ale są sytuacje, kiedy ę czytamy jako e. Kiedy? Na końcu słowa, na końcu czytamy jako e. Ok, na przykład tańczę, tańczę. Ja nie mówię tańczę, Mówię tańczę, tańczę. Ok, będziecie pamiętać. I tak samo uczę się, uczę się, uczę się.
Nie uczę się. Uczę się. Naturalna mowa, naturalna wymowa jest uczę się. Ok? Czyli nie zawsze ę jest takie klasyczne, tradycyjne, synchroniczne. Czasami jest asynchroniczne. Proszę przeczytać. Poproszę łyżkę. Poproszę łyżkę. Poproszę łyżkę. Co to jest łyżka? Co to jest łyżka? Co jemy łyżką? Co jemy łyżką? Ok, tutaj patrzę, kto napisał. A tak, trawa jest gęsta. Tak, to jest live 100% po polsku. Dobrze, Oleksii, włosy są gęste, zupa jest gęsta. Dobrze, cześć Fati, super, że jesteś. Okej, okay, Vivian, to nie ma problemu, możesz tylko fonetykę robić. Tak, sos jest gęsty, sos jest też gęsty, tak. Łyżka to jest duża łyżka, al-Husin, nie mała. Mała to jest łyżeczka. A łyżka jest duża do zupy. Tak? Dobrze. Tak. Zupę jemy łyżką. Dobrze. Więc poproszę e, poproszę łyżkę. Poproszę łyżkę. OK? Dobrze. Następna sytuacja, kiedy e nie jest klasyczne. To jest ta sytuacja. Czasami tu są litery, nie musicie tego pamiętać, bo to idzie naturalnie. To jest taki naturalny proces tutaj anatomiczny. Kiedy mamy te litery po E, to czytamy to generalnie jako EN. Ok? Na przykład w słowie zajęty. Zajęty. Nie mówimy zajęty. Zajęty. Jestem zajęty. Ja jestem zajęta. Jak dużo pracuję, nie mam wolnego czasu, to jestem zajęta. Tak. Albo masz teraz czas? Nie, teraz nie mam czasu. Jestem zajęta. Ok? Albo jeśli ktoś ma partnera, to też mówimy, że jest zajęty. Zajęty. Czy ty dużo pracujesz i jesteś zajęty albo zajęta? Justyna, czy ty jesteś zajęta generalnie? Jak to jest twoim czasem, Justyno? Tak, ok. Dobrze, ale proszę nie pisać po angielsku. Wszystko proszę pisać po polsku. Ok? Dobrze. Następne słowo, kiedy ę jest jak en, ok? Jak en. To jest tęcza. 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 Co to jest tęcza? Kiedy pada deszcz i świeci słońce, to widzimy tęczę. I tęcza ma bardzo dużo kolorów. To jest tęcza. Ok? Ręce. I tutaj też mamy sytuację. Ręce, te sytuacje, en, ręce, mam dwie ręce, ok? Ręce, tak, proszę pisać po polsku albo poproszę stickery, tak, naklejki, super, ręce. Piętro, które piętro? Tak, jedziecie windą. W Polsce to macie takie informacje. Piętro pierwsze, piętro drugie, piętro trzecie. Frank jest przepracowany, czyli jest bardzo zajęty, tak? Tak. Piętro. Na którym piętrze mieszkasz? Ja mieszkam na parterze. Parter to jest piętro zero. Zero, więc ja nie jeżdżę windą. Nie muszę jeździć windą. Al-Husin mieszka na piętrze trzecim, na trzecim piętrze. Okej, okay, dobrze, piętro.
Zmęczony. 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 Też sytuacja EN. Zmęczony. Jesteś zmęczony? Jak jesteś zajęty, Frank, ty napisałeś, że jesteś bardzo zajęty, bo jesteś przepracowany. To znaczy, że jesteś zmęczony? Czy to prawda? Ale słuchajcie, jest weekend. Musimy się zrelaksować. Macie plany na weekend? Zmęczony, czyli bez energii. Cześć, Liz. Bez energii, zero energii. Liz, jesteś dzisiaj zmęczona? Czy nie? Czy dobrze się czujesz? Zmęczony. Pięć. To jest też sytuacja. EN. Pięć. Pięć. Ok? Pięć. Błękitny. Błękitny. Jaki to kolor? Błękitny. Proszę pisać tylko po polsku. Jaki to kolor? Jaki to kolor błękitny? Jaki to kolor błękitny? Albo co jest błękitne? Błękitny. I druga sytuacja. Nie, to już nie druga. Trzecia sytuacja, albo czwarta, już nie pamiętam. To sytuacja, kiedy E jest jak EM. I to jest tylko przed B i P. Ok? Mam tutaj dla Was dwa słowa. Bęben, bęben, bęben. Jak mamy perkusję, to tam jest bęben. To jest centralny element perkusji, to jest bęben. Frank nigdy nie jest zmęczony. Cudownie. Bęben. I tępy. Tępy. I to jest też sytuacja, kiedy czytamy ę jako em. Tępy. Tępy. Nóż, jak jest ostry, znaczy jak jest ostry, może być ostry, i wtedy dobrze kroi albo tępy. Wtedy nie jest ostry. Nóż. Nóż. I też jak ktoś nie jest bardzo inteligentny, nie jest bardzo mądry, to mówimy, że jest tępy, ale to nie jest pozytywne słowo, ok? Tak, Fatih, to jest bęben. Bardzo dobrze. Super. Ok? Ostry nóż. Albo tępy nóż. Cześć, Boja. Ok, a błękitny, dam to słowo, błękitny to jest jasny niebieski, bardzo jasny niebieski, taki pastelowy. Niebo jest często błękitne. Tak? Ok? Super. Dobrze. No to teraz nasz drugi dźwięk na dzisiaj. O. O. I najpierw klasyczne o. Piękne, typowe, klasyczne, synchroniczne. O. Książka. 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 Proszę powtórzyć. Książka. Książka. Co to jest książka? Poproszę naklejkę książki albo zdanie ze słowem książka. Sentencje. Książka. Sąsiad. 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 Kto to jest sąsiad? Kto to jest sąsiad? Gdzie mieszka sąsiad? Kto wie? Sąsiad to jest ktoś, kto mieszka obok nas. Ja mam numer 121. Mój sąsiad, mieszkanie mojego sąsiada ma numer 120 albo 122. I to jest sąsiad. Ktoś, kto mieszka obok, bardzo blisko. To jest sąsiad. To jest mężczyzna i sąsiadka. Tak, dobrze, Nano. Świetnie.
Fati, tak. Fantastycznie. I to jest sąsiad. Mąż. Mąż. Tak, dobrze. Lucia, nie po angielsku. Piszemy wszystko po polsku albo naklejki. Świetnie, że masz dobrego sąsiada. Ja też mam fajnych sąsiadów. Marta, twój sąsiad nie zaprasza cię na kolację, a ty zapraszasz? Tak, dobrze. Mąż. Mąż i żona. Mąż i żona. Mąż. Mąż. Okej? Brązowy. 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 Lubisz brązowy kolor? Ja tak średnio. To nie jest mój ulubiony kolor. Brązowy. Proszę przeczytać. Proszę przeczytać. Gałąź. Gałąź. I co to znaczy gałąź? Ja też mam brązowe oczy. Tak, sewki, super. Gałąź. Ja mam ręce, tak? Ręce. A drzewo ma gałęzie. Jedna gałąź, trzy gałęzie. Cześć. Gałąź. Ok? Proszę powtórzyć. Gałąź. Gałąź. Ok. I pamiętacie, na końcu. Na końcu nie mam. Ach, zgubiłam tę kartkę. Na końcu słowa czytaliśmy jak e. A jaka jest sytuacja z on? Sytuacja z on jest taka, że na końcu tutaj też czytamy klasycznie, tradycyjnie on. Idą wąską drogą. Idą wąską drogą. Oni idą wąską drogą. Dziewczyny idą wąską drogą. Proszę przeczytać, albo proszę powtórzyć. Idą wąską drogą. Macie tutaj raz, dwa, trzy, cztery razy on. Idą wąską drogą. Tak, Justyna napisała jedna gałąź, dwie gałęzie. To jest taka alternacja w środku. On do eł. Idą wąską drogą. Ok? Dobrze. I też jest sytuacja analogicznie jak do eł. Tak? Włożę eł, czytamy jak en i on czytamy jak on. On. Kiedy? Kiedy? Po o mamy te litery. Ale nie musicie tego pamiętać, bo to jest naturalny proces, ok? Naturalny proces anatomiczny czy fizjologiczny. Zobaczcie, jak to czytacie. Znacie to słowo dobrze. Piątek. Ja nie mówię piątek, mówię piątek. O-N. Piątek. Piątek. Dzisiaj jest piątek. Skąd? Skąd? Pamiętasz, co to znaczy? Skąd? Poproszę sentencję. Poproszę sentencję ze słowem skąd. Ja też, Lucia, kocham piątki. Skąd? Błąd. Na teście zrobiłam, albo na egzaminie zrobiłam jeden błąd. Czyli nie jest tak źle, mój rezultat. Tak, Sewki, skąd jesteś? Tak, Alhusin, dobrze. Sewki, skąd jesteś? Alhusin, skąd jesteś?
Marta, skąd jesteś? Bez tu. Skąd jesteś? Proszę napisać, skąd jesteś i dokąd jedziesz? Tak, dobrze, Sewki, super. Mówimy, ok, masz błąd albo zrobiłam błąd. Może być też błąd systemu. Ok? Tak, Fernando, skąd jesteś? Z Turcji, dobrze. Błąd systemu. Z Iraku, dobrze. Czyli błąd. ON i T. Błąd. Tak, błąd to jest, jeżeli coś nie jest korekt, jeśli coś nie jest dobrze, to jest błąd. Ok? Tak, też mówimy skąd to wiesz. I skąd jesteś. Dobrze. Ok. Miesiąc. ON. Miesiąc. Miesiąc. ON. Miesiąc. Tak? Miesiąc. I popełnić błąd. Dobrze, Fati. Początek. Początek. Jaki jest antonim do słowa początek? Jaki jest antonim do słowa początek? Kto wie? Początek i antonim? Liz, nie robisz dużo błędów. Już to bardzo dobrze już piszesz i mówisz po polsku. Ok, jaki jest. Tak. Amin, to jest Sewki, to jest synonim, co napisałeś. Początek to jest start, a antonim to jest koniec. Dobrze, Irenka. Tak. Dobrze, super. Dobrze, Orieta. Tak, to jest antonim. Dobrze. Pączek. 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 Lubicie pączki? Co to jest pączek? Pączki mają bardzo dużo kalorii. Bardzo, bardzo dużo kalorii. To jest takie ciasto okrągłe, okrągłe jak bułka, brązowe. I w środku jest dżem, marmolada albo konfitura. Ok? To jest pączek. Pączek. Nie, w pączku nie ma czosnku, Marto. Nie, 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 nie. To mówisz pęczek. Pęczek rzodkiewek. Ale pączek. Dobrze. Ok, jeszcze mam dla Was zdanie. Tak, początek roku szkolnego, początek. Albo budyń, też jest budyń. Tak, Fati. Wyłączyli prąd. Wyłączyli prąd. Wyłączyli prąd. I tutaj macie sytuację ON. Wyłączyli prąd. Wyłączyli prąd. Nie ma prądu, nie ma elektryczności. To jest prąd. Wyłączyli prąd. Nie ma prądu, nie ma elektryczności. Nie funkcjonuje lampa. OK? Wyłączyli prąd. Dobrze. Pociąg. Pociąg. Lubisz podróżować pociągiem? Ja bardzo lubię podróżować pociągiem, bo jest ekologiczny, bardziej niż samochód i samolot. I lubię też w pociągu czytać, się relaksować. Pociąg nie jest tak szybki jak samolot. Ale kiedy mogę, podróżuję pociągiem. Najbardziej lubię podróżować pociągiem. A ty czym lubisz podróżować? Ok? Czym lubisz podróżować? Tak, ok. Pociągiem, samolotem, samochodem? Dobrze. Kolejna sytuacja. Cały czas jesteśmy w sytuacji, kiedy on czytamy jako on. Wielbłąd. Wielbłąd. Czy ktoś wie, co to jest za zwierzę? Co to jest wielbłąd? Zwierzę? Zwierzę to kot,
pies, żyrafa, tygrys, ale też wielbłąd. Poproszę napisać, gdzie mieszka wielbłąd po polsku, albo poproszę, tak, mamy wielbłąda, naklejkę, sticker, super, dzięki Zewki, tak. Wielbłąd. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jest słowo błąd. Tylko po polsku, Asem. Ok? Wielbłąd. Ok. Tak, w Arabii Saudyjskiej mieszkają wielbłądy i na pustyni mieszkają wielbłądy, tak? Sewki, mam rację, że wielbłądy mieszkają na pustyni? Pieniądze. To też jest sytuacja ON. Pieniądze. 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 Ok, i to jest nominatyw, mianownik. A jaka będzie forma? Nie mam. Nie mam. Mam pieniądze, ale nie mam. Jaka jest forma? Nie po angielsku, Irenka. Wszystko po polsku. Pieniądze, czyli złoty, euro, dolary, ruble. Tak, Sewki. Tak, tak. Tak, Marina, tak. Dobrze, Sewki. Sewki, ty mówisz fantastycznie po polsku. Wszystko wiesz. Szukam pieniędzy. Tak, nie mam pieniędzy. Albo mam dużo pieniędzy. Ale tutaj mamy... tutaj mamy sytuację z ON. Pieniądze. Dobrze, super. Ok. Jeszcze mąka. Fati, a na co potrzebujesz? Na co potrzebujesz dużo pieniędzy? Mąka. Mąka. Co robimy z mąki? Co możemy zrobić, kiedy mamy mąkę? Proszę napisać. Lakart ma pieniądze, dobrze. Co robimy, kiedy mamy mąkę? Co możemy zrobić z mąki? Proszę napisać. I jeszcze jedna sytuacja, kiedy on to jest OM. Tak, ciasto robimy z mąki. Tak. Co jeszcze? Nie tylko ciasto. Nie tylko ciasto. Co jeszcze robimy z mąki? Tak, Marto. Chleb, super. Bagietkę, bułki. Dobrze. Ok. I kolejna sytuacja, kiedy on czytamy jak om, czyli kiedy on, po on mamy by i p. Tak samo analogicznie było z eu, tak? Tam było E plus B i P było EN, a teraz mamy OM. OM. I tutaj mamy słowo gąbka. Gąbka. Kto wie, co to znaczy gąbka? Gąbka jest bardzo miękka. Miękka. To jest z takiej trochę gąbki. Kiedy myjemy, my bierzemy prysznic, myjemy się, to często używamy gąbki, gąbki. I też gąbki używamy, kiedy myjemy naczynia, talerze, łyżki, noże, widelce, garnki, to wtedy używamy gąbki. Gąbka jest miękka, gąbka, ok? Ale najczęściej do ciała, gąbka. Skąpy, skąpy. Kto jest... Co to znaczy skąpy? Skąpy. Tak, dobrze, dziękuję za naklejkę z gąbką. Dobrze, skąpy. Skąpy. Nie po angielsku, Marina. Skąpy. To jest osoba, która nie lubi wydawać pieniędzy. Ma pieniądze, ale bardzo, bardzo nie lubi płacić, bardzo nie lubi nic kupować i bardzo nie lubi wydawać, nie lubi wydawać pieniędzy.
to jest osoba skąpa. I to jest negatywne. To jest negatywne słowo. Bo mogę być oszczędna, a to znaczy, że tak racjonalnie wydaję pieniądze, ale skąpy to jest osoba taka niemiła i on naprawdę nie lubi, trochę jak chytry. Tak, nie lubi wydawać pieniędzy. Skąpy. Ok? Dobrze. Ząb. To też jest sytuacja. OM. Ząb. Ząb. Ok? Co to jest ząb? Tutaj są zęby. Jeden ząb. Trzy. Trzy. Jaka jest forma? Ząb i trzy. Zęby. Trzy zęby. Ok? I kąpać się. Kąpać się. To też jest sytuacja OM. Kąpać się. Kąpać się w wannie. Z bąbelkami. Ok, dobrze, to są dobre formy. Świetnie. Kąpać się. Wolisz kąpać się. Cześć, Mohamed. Wolisz kąpać się w wannie, czy brać prysznic? Co wolisz? Kąpać się w wannie, czy brać prysznic? Ja wolę brać prysznic. Ok? Dobrze. Super. Świetnie. Ok, to na koniec jeszcze Was poproszę, żebyście napisali słowa, które dzisiaj były. Nie wszystkie oczywiście wybrałam dla Was. Proszę napisać słowo rzęsy. Kto pamięta, jak piszemy słowo rzęsy? Przypominam, tutaj są rzęsy. Słowo rzęsy, proszę napisać. Rzęsy. Rzęsy. Wiesz, pamiętasz, jak napisać słowo rzęsy? Dobrze, rzęsy. Super. Ok. Następne słowo. Mąż. Mąż. Proszę napisać słowo mąż. Mąż. Kto pamięta, jak piszemy słowo mąż? Dobrze. Mąż. Super. Gałąź. 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 Kto pamięta, jak napisać słowo gałąź? Dobrze. Mąż wyszedł super. Gałąź. 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 Dobrze. I ostatnie słowo. Księżyc. 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 Asem gałąź. Gałąź. Już zgubiłam słowo gałąź. Księżyc. 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 Dobrze, Sewki. Księżyc. Dziękuję, Vivian. To już jest tak, koniec. Dobrze, to jest koniec. Przypominam. Prywatną lekcję z Justyną wygrała Tatiana i napiszemy do niej maila z tą informacją. Jeśli i ty chcesz mieć prywatną lekcję za darmo, za free z Justyną, to napisz do nas, dostaniesz audio, musisz napisać to, co słyszysz, to będzie takie dyktando,
wysłać do nas na kontakt małpa.polishforyou.eu. OK. I osoba numer 3, która do nas napisze, dostanie prywatną, indywidualną lekcję z Justyną. OK? Ale jeśli jesteś na grupie, na naszej grupie Polish for You Group, to tam będzie też to audio. OK? Więc nie musisz wtedy pisać maila. Ale jeśli chcesz prywatną lekcję, musisz napisać maila z dyktandem, z tekstem. OK? Więc czekamy na wasze teksty, na wasze maile do nas na kontakt małpa.polishforyou.eu. Już koniec dzisiaj. Ahmad Reza, koniec już niestety. Ale za tydzień też będzie i jeszcze nasze stare live'y są na YouTubie, są tutaj na Facebooku, są na Instagramie, więc proszę, możesz tam oglądać i uczyć się z nami polskiego. I zapraszamy bardzo, bardzo na naszą grupę, bo tam mamy dla was specjalne wideo, które są tylko na grupie. Nie ma ich ani na YouTubie, ani tutaj na Facebooku, ani na Instagramie. Są tylko dla tych, którzy są na grupie Polish for You Group, ok? Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Ale ja już nie mam czasu. Są jeszcze inne live, stare, ok? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień w piątek, 2:30. Pa, pa. Pa, cześć.